Kochani, zbliżamy się powoli do końca roku liturgicznego, za tydzień uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświat. I w tę przedostatnią niedzielę słyszymy fragment ostatniej mowy Jezusa, którą wygłosił w świątyni jerozolimskiej. Mowy, która na pierwszy rzut oka może nas niepokoić. Bo gdy słyszymy o wojnach, przewrotach, o końcu czasu, o sądzie ostatecznym, to są tematy, których troszkę nie lubimy. Tematy, które źle zrozumiane mogą wprowadzić rzeczywiście jakiś lęk. Ale pamiętajmy, że czytamy te słowa w kontekście całej Ewangelii. Tej Ewangelii, którą przecież nazywamy Ewangelią Miłosierdzia. Ewangelią, w której widzimy Jezusa pochylającego się nad każdym człowiekiem, który wlewa w serca człowieka nadzieję, przywraca ludzką godność, który chce rzeczywiście nas przeprowadzić dobrze przez to życie. A więc uciekajmy przed jakimś fałszywym napięciem religijnym, przed jakimś niepokojem. Nie przychodzimy tutaj, by rozwijać swoje lęki, ale by leczyć nasze skołatane serca, które są często właśnie w codzienności pełne niepokoju i zagubienia. Przychodzimy tutaj, by w Słowie Bożym, we wspólnocie Kościoła odkryć na nowo tę nadzieję, którą tylko Bóg może dać. A Jezus mówi dzisiaj o sprawach bardzo ważnych. Znowu wskazuje nam, jako swoim uczniom, istotę życia wiary. Popatrzmy, Jezus jest w świątyni jerozolimskiej. Ewangelia Łukasza mówi, że codziennie naucza, a ludzie chętnie go słuchają. I dzisiaj razem z wiernymi podziwia tę świątynię, bo to piękna świątynia, ozdobiona kamieniami i darami wotywnymi. Wszyscy podziwiają wystrój tej świątyni, a Jezus mówi, tak, owszem, jest piękna. Ale Jezus zwraca uwagę na to, by nie dać się omamić tym, co zewnętrzne. Kamień na kamieniu tu nie zostanie. Przyjdzie czas, że nie zostanie tu kamień na kamieniu. Dobrze wiemy, nie trzeba być w Jerozolimie, że z tej świątyni został tylko mur płaczu. Nie został kamień na kamieniu. Pytają kiedy? Jezus nie daje odpowiedzi na pytanie kiedy. Dla Jezusa nie jest ważne, kiedy przyjdzie koniec świata, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Dla Jezusa ciągle jest ważne, by podpowiadać nam, jak do tego Królestwa Bożego wejść. To jest najważniejsze. Jezus ostrzega swoich słuchaczy, także nas, by nie brać za znak końca świata wojen, katastrof, przewrotów, by nie brać za znak końca świata podpowiedzi fałszywych proroków, którzy będą nas zwodzić. Jezus chce zwrócić naszą uwagę dzisiaj, że to, co zewnętrzne, może przysłaniać to, co istotne. Że piękno może przysłaniać rzeczy najważniejsze. Piękne kamienie i dary ozdobne świątyni mogą przysłonić tego, dla którego ta świątynia jest zbudowana. Jezus chce zwrócić uwagę naszą dzisiaj na tego, który jest najważniejszy. Używa tego zwrotu ze Starego Testamentu. Ja jestem. Popatrzmy, można nawet z Jezusem pójść na wycieczkę turystyczną i zwiedzać świątynię, ale Jego nie zauważyć. Można zgubić z oczu Jezusa, a zachwycać się pięknem tylko tego, co na zewnątrz. Jezus dzisiaj nam mówi, ja jestem. Przypomina mi się historia a propos zwiedzania mojego znajomego, który marzył, by pojechać do Rzymu i zobaczyć Panteon. Nie wiem, dlaczego akurat chciał zobaczyć Panteon. Wiem, że Panteon to była dawniej świątynia pogańska. Dzisiaj w centrum historycznego Rzymu to jest kościół. Przepiękna architektura.
fenomen, byśmy powiedzieli, architektoniczny. On ciągle mówił, chcę zobaczyć ten Panteon i zdarzyła się okazja, żeby do Rzymu pojechać. Szybka wyprawa, tanie linie lotnicze, jedziemy szybko, szybko wracamy, robimy nocną eskapadę po Rzymie, żeby wszystko zobaczyć, co najważniejsze. I biegają, biegają, gdy już są w drodze powrotnej na lotnisku, mówi do swoich znajomych, którzy mieli być przewodnikami w tej wędrówce szybkiej po Rzymu. A ten Panteon to dlaczego nie zobaczyliśmy? Oni mówią, no słuchaj, byliśmy wewnątrz 2 razy, a na zewnątrz to chyba ze 3 razy przychodziliśmy. Można zwiedzać Rzym, można wydać pieniądze, a nie zobaczyć tego, co najważniejsze. Popatrzmy, dzisiaj słowa Pana Jezusa są dla nas jakąś nie tylko przestrogą, ale podpowiedzią. W tym pędzie codzienności, nawet wielu z nas mówi, że na emeryturze nie zwalniamy. Myśleliśmy, że będziemy tak powoli, wszystko. Nie, nie zwalniamy nawet na emeryturze. Ucieka nam teraźniejszość. Uciekają nam sprawy ważne w naszych rodzinach. Ten przysłowiowy tata, który pyta się żony, gdy idzie na wywiadówkę, a te nasze dzieci to w której klasie są, żebym nie pomylił sali na wywiadówkę. W której są klasie? Kiedy jest ta rocznica ślubu, kochanie, bo uciekła mi jakoś. Nie pamiętam już. Tak pędzimy, tak jesteśmy zaaferowani sprawami zewnętrznymi, że nie umiemy rzeczywiście przeżyć teraźniejszości. Jest to jakaś pokusa także w życiu duchowym. Popatrzmy, jak nawet angażujemy się bardzo w życie duchowe, w jakąś duchowość. Pomnażamy nasze modlitwy, spotkania, wspólnoty. Tu jest jakaś nowość, tu kolejne rekolekcje, tu jakiś wyjazd, tu pielgrzymka. Ale tak naprawdę czy w tym wszystkim spotykamy Pana Boga? Czy rozmawiamy z Nim? Czy mamy w ogóle czas na to, by Go spotkać, porozmawiać, posłuchać? Popatrzmy, jak wielu ludzi zamartwia się przyszłością. Co to będzie z moimi dziećmi? Nie chodzą do kościoła, nie ochrzcili wnuków. Co to będzie, proszę Ojca? Proszę powiedzieć, co mam robić. My się zamartwiamy tym, co będzie. Ale gdy spotykamy się, brakuje nam dobrego słowa, wyrozumiałości, spojrzenia głęboko w oczy. Brakuje nam czasu dla naszych najbliższych. A zamartwiamy się o tę przyszłość, która przecież jest darem od Pana Boga, która jest w Jego rękach, która tak naprawdę nie od nas zależy, ale od Jego miłosierdzia. Ja jestem, mówi Jezus. To, co zewnętrzne, jest ważne, ale nie może nam przysłaniać tego, co jest w życiu najważniejsze. I druga część dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi o tym, że zbawienie otrzymujemy w prześladowaniach. Znowu temat bardzo dla nas trudny, niepokojący. My chcielibyśmy mieć życie pełne spokoju, sielskie, anielskie, bezproblemowe najlepiej. A Pan Jezus dzisiaj nam mówi, podniosą na was ręce z powodu mego imienia. Uczniowie Jezusa będą prześladowani, niektórzy zabici, ale nie z powodu idei, którą będziemy wyznawać, nie z powodu nauki czy dogmatów, ale Jezus mówi, będziecie prześladowani, ponieważ przylgnęliście do mnie. Uczeń Jezusa doświadcza przeciwności nie dlatego, że inaczej się ubiera, że ma jakieś dziwne poglądy, ale dlatego, że przylgnął do Jezusa. I to kolejna podpowiedź dla nas na te czasy. Przylgnąć do Jezusa. Jezus jest osobą, dla której warto naprawdę poświęcić wszystko. Poświęcić naszą wolność, poświęcić nawet przyjaźnie, poświęcić relacje rodzinne, wreszcie własne życie. Warto wszystko postawić na Jezusa. Być z Jezusem jest o wiele ważniejsze
niż przeciwności czy prześladowań. W tej próbie Jezus zapewnia dzisiaj także nas. On będzie naszym jedynym wsparciem. Próba to czas świadectwa. To okazja do tego, by zaświadczyć o dobroci i miłości Boga, o tym duchowym doświadczeniu, które jest naszym udziałem. On da nam wymowę i mądrość i dodaje: przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Wytrwałość. Trzecia podpowiedź na dzisiejszą niedzielę. Co to znaczy być wytrwałym? My często sprowadzamy wytrwałość do tego, by gdy jest trudno, gdy nie radzimy sobie, gdy boli, gdy nie wiemy, co robić, zaciskamy zęby, to chwila próby, mówimy, musimy jakoś przetrwać ten trudny czas. Będzie dobrze. Naiwnie się pocieszamy. Dam radę. Zawsze dawałem radę. I dzisiaj dam radę. To nie jest wytrwałość. To są jakieś zaklęcia po prostu, które do niczego nie prowadzą. Wytrwałość to całkowite przylgnięcie do Pana. To bycie z Nim. Całkowite wyzbycie się swojego ja. To całkowite wyzbycie się własnych planów, własnej mądrości, przenikliwości. To jest wytrwałość. Wytrwałość to szaleństwo krzyża. To branie każdego dnia krzyża za Jezusem. To pozwalanie Bogu, żeby On działał przeze mnie. Ja nie mogę Boga zasłaniać. Popatrzmy, jak często my Boga zasłaniamy w naszych rodzinach, w spotkaniach z drugim człowiekiem. Uważamy, że nasze mądrości są ważniejsze niż słowa, które Bóg kieruje do drugiego człowieka, niż modlitwa, niż bycie po prostu z drugim człowiekiem. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu Jezusa i Jego Ewangelii, ten je zachowa. Wytrwałość. Co to znaczy? Jak przełożyć ten termin dalej na nasze codzienne życie? To znaczy żyć tu i teraz. Jak mówią często młodzi, może wydaje mi się, że tak mówią, bo nie znam tego języka młodych, ale tak się mówiło kiedyś, to żyć na maksa. Popatrzmy, my często pozwalamy się przytłoczyć przeciwnościami życia. Pamiętamy historię księdza Kaczkowskiego, człowieka, który zakłada hospicjum świętego ojca Pio w Piopłucku, sam doświadczony chorobą nowotworową, glejaka. Żył na maksa, mówił o sobie. Żył na petardzie. Nie mógł się zatrzymać. Do końca aktywny, mimo że sam ledwo dawał radę sobie ze swoim ciałem, które odmawiało coraz bardziej posłuszeństwa. Był wytrwały. O taką wytrwałość chodzi. O to, by rzeczywiście mimo tych przeciwności, prześladowań, niezrozumienia, trudów życia, które nas, domyślamy się, nie będą opuszczać, wręcz będą się mnożyć, być wytrwałym. Wytrwałość to nie życie w lęku przed tym, co ma nadejść, ale rzeczywiście to otwartość na to, co Bóg daje mi tu i teraz. To współpraca z Jego łaską. To być narzędziem Jego miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Chodzi o rzeczy proste. Rzeczy, które są na wyciągnięcie naszej ręki. To właśnie ta uważność na drugiego człowieka. To, co papież w tym trzecim światowym dniu ubogich mówi. Nie statystyki. Nie licz się, ile... Już ja interpretuję te słowa, bo tak nie ma tych słów, ale nie liczcie, ile talerzy zupy wydaliście potrzebującym. Ile godzin dyżurów mieliście w punkcie Caritas. To nie jest chyba najważniejsze, mówi papież. Ale czy spotkałeś drugiego człowieka, ubogiego? Popatrzmy, jak dzisiaj tymi ubogimi w naszym społeczeństwie są ludzie młodzi. Są ludzie młodzi, którzy nie znajdują wspólnego języka ze swoimi bliskimi w domu. To jakieś wielkie zadanie właśnie dla babci i dziadków.
bo rodzice sobie nie radzą, bo są zabiegani i zapracowani. I ci młodzi często pukają do waszych domów. Babciu, chcę chwilę pobyć w twoim mieszkaniu. Może warto rzeczywiście znaleźć dla tego młodego człowieka jakiś kąt. Może warto, żeby on znalazł się w waszym domu jak u siebie. I nie trzeba, że tak powiem, przewalać na niego naszych mądrości, religijnych zaklęć, przekonywać ich do tego, że trzeba chodzić do kościoła. On może kiedyś to zrozumie. Babci i dziadkowie są po to, by wnuków rozpieszczać, by dawać im klimat miłości, by kochać nawet za bardzo, by przymykać oko na to, co może, jakby to były nasze dzieci, byśmy karcili i denerwowali się, ale jako dziadkowie i babcie trzeba troszkę uśmiechnąć się, wyciągnąć rękę, być osobą, która rozumie młodego człowieka. Dzisiaj dramat ludzi młodych to jest samotność. Oni naprawdę boją się tego życia, że nie dadzą rady, nie sprostają wymaganiom. To są dzisiaj współcześni ubodzy. Popatrzmy, że ci ubodzy materialnie, ekonomicznie dzisiaj w tych strukturach państwowych, kościelnych całkiem mogą sobie poradzić. Mają dobre grafiki, gdzie znaleźć jedzenie, gdzie znaleźć ubranie, gdzie znaleźć nocleg. Ale nie możemy zapomnieć w tym dniu ubogich o tych, którzy naprawdę dzisiaj wołają o nasze spotkanie, o uwagę, o uśmiech, o wyciągniętą rękę, o to, by być z nimi. Poszukajmy tych ubogich pod naszym dachem. Nie zagadujmy, gdy przyjdą na niedzielny rosół nasi bliscy, nie zagadujmy ich naszymi sprawami, ale słuchajmy tego, co mają do powiedzenia. Trzy podpowiedzi na dzisiejszą niedzielę. Niech to, co zewnętrzne, nie przesłania tego, co jest najważniejsze. Przylgnąć do Jezusa to istota naszego życia wiary. I wreszcie być osobą wytrwałą, bo przez wytrwałość ocalimy nasze dusze. Amen.